Cześć, witam na kanale, przyczepiamy się. Dzisiaj idziemy na pogorie numer 3 morsować. Sprzęt wzięty, więc do auta i jedziemy. No i dojechaliśmy sobie na pogorie. Trochę na takim mniejszym parkingu żeśmy zostawili, bo to będzie naładowane na maksa. I idziemy się przejść. Jest piękna pogoda, plus 4 stopnie. Julian tam idzie. A tu dziewczyny już szaleją. Zawsze robię tak, że na pogory przed morsowaniem idę sobie obejść na pół jeziora, to jest około 6 km. Już jestem rozgrzany i potem do wody chlap. No i tutaj na pogorii mamy w samym centrum molo, taki deptaczek. A my będziemy szli nad koło. A tam już ludzie morsują. To jest cała grupa morsów z Dobrowy Górniczej i z okolic. Patrzcie. Muzyczka leci. Teraz zobaczycie, tam się cała reszta się rozgrzewa. Chyba to jest z klubu Pogoria morsuje. Zobaczcie, jak kilku ludzi od razu się rozbiera i chodzi do wody. Idziemy sobie dalej. Zobaczcie, ludzie kijkami na hulajnogach. Słyszycie? Zobaczcie, słychać lód strzelający w szczelinach. Tutaj są porobione takie ławeczki, żeby odpocząć. Michalinko, odpoczywamy czy nie? Odpoczywamy. Z widokiem na
na piękne jezioro Pogoria Dąbrowa Górnicza. Cześć, halo! Teraz mama. Cześć, mama. Zrób takie oddalenie. Jeszcze. Ciotka chce, żebym spadł. Ciotka ci ziewa. Napiliśmy się herbatki i dziewczyny już tam skaczą. Na raz, dwa, trzy. No, a teraz zbliżamy się do przejścia z Pogori 3 na Pogorie 4. Już kiedyś na rowerze pokazywałem. Zobaczcie, co to jest Pogoria Trójka. A tutaj się wchodzi w ten mostek. Pod torami się przechodzi i wchodzimy na dwa razy większą Pogorię 4. Ale tam się nie będziemy iść. No i Michalina wygrywa na razie, 4 punkty zdobyła, 2 zielone szlaki. Julek ma 1 punkt, ja mam 2 punkty. Ciocia i Aga nie mają żadnego punktu, więc przegrywają. Jeżeli na Pogorii chcecie sobie zrobić patent na jachty, żeby pływać, to właśnie Pogoria Trójka na piekle. I tutaj dochodzimy, następna Pogoria 4 km. Tutaj Park Zielona. Tutaj sobie ludzie, co na windsurfingach pływają, zatrzymują auta. Tutaj sobie rozkładają cały sprzęt. I tędy wchodzą z deskami do wody. Zatem jest tutaj bardzo, bardzo dużo. No, tam możemy mieć koło chodzikiem, tak, i do dziewczyny. Przy samej drodze lub taką ścieżką bliżej jeziora. Jak wam się podoba? Jest ok. Michalinka, ci się podoba spacerek? Ale ta minka taka smutna. Aha, uśmiechnij się, chodź. Pięknie. Znaleźliśmy Snickersa z Gruzji. Z orzechami laskowymi. Pokaż tego. Opakowanie z orzechami laskowymi. W Polsce są takie? Czasem bywają, ale rzadko. To następne będzie na później. To chowaj sobie do kieszeni. Dobry Snickers? No to wchodzimy. Oczywiście do wszystkich ludzi morsujących przyczepiamy się. No, stoi już 5 minut, jeszcze minutka i wychodzę. Zostałem w wodzie sam. Ja, rybki i pływająca kra. A tak wygląda czerwone ciało, jeśli wychodzi.